Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście CROXY i zapraszam cię na kolejny odcinek z naszego kochanego Case Haga. A dzisiaj skrzyneczki króla. Właściwie tylko jedna skrzynka króla, skrzynka Kingdom, na której oczywiście przez cały odcinek dzisiaj będziemy się tutaj ją zajmowali, tak? Zobaczmy, póki co, no prowadzimy, mamy ponad kafla już, 4 skrzynki za nami, więc aż takiej tragedii nie ma, tak? Jednak już to jest 170 zł, więc no tutaj celujemy w te właśnie, no skinę pokroju takich właśnie pięknych noży, jeden już na naszym koncie, no ale no niestety tutaj bot była... No ładnie sobie podbił do nas, tak? Jeszcze 3 skrzynki przed nami. No ten kałaszek coś może kosztować. 72 zł zaledwie. Delikatna przewaga jeszcze na naszym koncie na szczęście. Ta AWP 227 zł. Więc bardzo fajnie. No i ostatnia skrzynia. Mam nadzieję, że tu się nic złego już nie wydarzy. No i mamy to. Pięknie. 3700. No fantastycznie. Tak powinniśmy, stary, zaczynać bitwy. I oczywiście również zapraszam cię serdecznie na konkursik na Case Hagu. Oczywiście na piękną kosę w postaci oczywiście tej Falchiona, jak i również na Wajkę. Na Skins for Film masz tam wszystkie te konkursy, więc no zapraszam cię. Zapraszam cię do wzięcia udziału. Stary, tych skrzynek jest tak dużo na Case Hagu, no ale dzisiaj no niestety tylko na tej skrzyni Kingdom się skupiamy. 680 zł, mamy emeczkę The Emperor, 900 zł, overall wszystkie skiny, więc fajnie, wyszliśmy na plus. No ale my próbujemy dalej, bo tutaj wiem, że fajne skiny, no lecą, po prostu lecą. Kosy naprawdę często idzie trafić na tych bitwach, jak nie trafiałem ja, to trafiają moi oponenci. No ale sami mogliście zobaczyć, że na tamtej bitwie chyba poleciały właśnie 2 noże. Więc jest to jak najbardziej do zrobienia. Ale zobacz sobie jeszcze w ogóle, jakie noże to są do trafienia. No jest M9 tutaj Tiger Tooth. No do tego Karambit Lore. Też piękny nóż. Jest Fate Skeleton. No i oczywiście tutaj Gamma Doppler. No i te noże, które już trafiliśmy. Czyli oczywiście Shadowki, Marble Fate i Autotronic Falchion. Więc zobaczmy. Jeszcze tutaj jedną taką porcję tych skrzynek otworzymy normalnie. I 328 zł. No dobra, trzeba teraz zrobić bitwę. Troszkę tutaj budżet został uszczuplony, więc 20 skrzynek takich wrzucamy. 3400 zł. Ale ja ci nie powiedziałem. No jak mogłem? Oczywiście, jak chcesz wygrać skina, to zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, komentarzyk napisz odnośnie filmu, no i oczywiście dołącz na Discorda, tak? Macie tam konkursy, im większa aktywność będzie, tym będzie ich więcej, na droższe skiny będą, no i oczywiście użyjcie kodu CROXY na Case Hagu, jak osobą pełnoletnią oczywiście jesteś, klikasz tutaj magiczny zielony plusik i wpisujesz sobie tutaj, dajmy na to, jakbyś chciał blikiem sobie wpłacić, to możesz sobie tutaj wpisać kod CROXY przez Vikes, otrzymasz 10% więcej, oczywiście 2 skrzynki na start za free, więc polecam sobie serdecznie dołączenia sobie również na moje konkursy piękne, na noże, jak i również tutaj oczywiście do giveawayów na stronie też możesz sobie dołączać. Możesz codzienne bonusy sobie odbierać. Ja sobie otworzę tutaj skrzyneczkę za 73 tutaj poziom i zobaczmy, co mi się uda zdobyć. Oczywiście poziomy można wbijać, tak? Im większy poziom, tym lepsze te skrzynki są. No i cashback, tak? No mi się uzbiera tutaj 342 zł, więc jak będzie, że tak powiem, bida piszczała, to sobie to odbiorę, tak? Ale póki co czeka na nas bitwa na 20 skrzynek o wartości 3400 zł. Bot i Samu się wylosował, więc zobaczmy, jak nam pójdzie. Czy ta królewska bitwa zakończy się zwycięsko? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję przede wszystkim, że uda nam się zdobyć kosę, no właśnie jak tamten karambicik albo bajonet, który przeleciał. No nie ukrywam, bardzo bym się z tego powodu cieszył. No ale szansa na to jest niewielka. Zobaczmy, 523 zł dla Isamu, dla mnie 420, liczba totalnie przypadkowa. No 750 zł tutaj niestety z tą AWP-ą. Nie wygląda to póki co dla nas za ciekawie, ale spokojnie, to jest dopiero 7. skrzynka, tak? Jeszcze 13 przed nami, jednak już tutaj 170 zł. Więc, no tutaj jakaś koska. No właśnie, chciałem powiedzieć, że zaraz musi jakaś kosa polecieć. No ale, no niestety MK Golden Coin dla mojego oponenta. I to jest kolejna. I to jest kolejna MK, stary. 400 zł kolejne.
No, liczymy tutaj na jeszcze jakiś fajny, mocny drop. Jest AWP zainstałe 400 stówy również mamy straty do naszego oponenta, więc przez te 8 skrzynek jeszcze, które zostały, no będzie trzeba spróbować tą różnicę zniwelować. I mam nadzieję, że zostanie to zniwelowane jakąś fajną kosą. Zobaczcie już naprawdę. No właśnie o to chodzi. I mamy prowadzenie w tym momencie 300, no lekko ponad złotych. 29 do 72. No i zobaczmy, jeszcze 5 skrzyneczek. No już tylko 4. 20, oj, no powiem tak. Niecałe 300. Oj. Robi się nieciekawy. Powiem tak, to jest już różnica 50 zł i dwie skrzynki do końca. 50 zł różnica, no już teraz ciut większa. Bo lekko ponad stówki. Ale zobaczmy, nie. 152 i ostatnia skrzynia, proszę. No jest to moje, stary, no bitwa króla tutaj ewidentnie pokazała, kto jest królem, tak? No król jest tylko jeden, stary, królewski kodzik oczywiście na case hugu. Mam nadzieję, że sobie użyłeś, tak? Jeśli chcesz oczywiście dołączyć do giveaway na nawajkę, na Falchiona, no zapraszam ci serdecznie. Skinsforfree.pl, ale co ty myślisz, stary? Ty myślisz, że to koniec? Jak śmiałeś pomyśleć, że wujek Kroko zostawi cię? No nie, no po prostu nie. No dlaczego tak pomyślałeś? Dlaczego ci to przeszło, stary, przez myśl? 4 osoby. Bot Buła, Bot Chip i Bot Isamu. Zapraszam serdecznie, bitwa na 15 skrzynek. Dlaczego nie ma odliczania? Halo, panie Casehack. Dlaczego nie ma odliczania do startu bitwy? Przecież to było tak zajebiste, to takiego klimatu dodawało, stary. Ja tu poproszę petycję jakąś w komentarzach o przywrócenie odliczania w bitwach. Naprawdę? Nie podoba mi się ta zmiana. Pierwsza zmiana na case hugu, która, no otwarcie powiem, że mi się nie podoba, tak? Zobacz, piąta skrzynka. Nie wiem, jaja jakieś? Ten co? Jakaś zbugowana chyba ta bitwa. Zobaczmy. Nie, to są żarty jakieś? No to poproszę karambita może jakiegoś, tak? 2300. Nie, no to będzie bitwa przegrana, stary. No to się nie może. To się nie może tak skończyć. To jest 2000 straty. Żeby do tej bitwy wrócić, no to ja nie widzę innej opcji niż trafienie bajoneta co najmniej. Bo sam Falchion, ani same Shadowdaggery, to mi nic nie zrobią, stary. To jest strata kosmiczna. 2000 zł. Uratowałby nas tylko ten nóż jakiś z kategorii tych droższych. A zostały 3 skrzynki do końca. Abot Chip. No już 3 kafle. Zobaczmy. No ten karambicik przeleciał. On by nas naprawdę uratował. No i ostatnia skrzynia. Czy tu się coś wydarzy? No oczywiście, że nie. Powiem tak. No tak być nie może. Tak być nie może. Po prostu tak być nie może. Mam 3400 zł. I myślę, że to jest bitwa ostatnia. To jest bitwa na 4 boty, no tak, co ja zrobiłem, stary? Nie, ale odwaliłem, no i to jest dziś, no i sobie przegrałem, stary, wszystko jedną bitwą. Ja nie mogę. Amatorka została tutaj odstawiona, no przyznaję się. Ale największym plot twistem byłoby to, jakbym faktycznie, tak wiesz, no przez przypadek tutaj na cztery osoby zostawiłem tą bitwę. I największym plot twistem byłoby to, jakby tu jakiś super big win wleciał. No ale póki co, 240 zł, moi oponenci, no już ponad kafla mają. Są niektórzy, tak? Tutaj bot chip 1500, bot buła prawie 1000, no tutaj już 2000 ponad. No, zaczynamy tę bitwę podobnie, co do ostatniej. Tylko, że tam chyba właśnie ten tutaj bot trafił dwa noże jakieś, albo trzy. Jakoś tak, 227 AWP, skrzynka numer 11 z 20, 29 zł, nie no, tragedia, naprawdę. Chociaż kurczę, no jestem drugą osobą tutaj w kolejce, no ale to jest strata, stary, no znowu 1200 zł. Bot Buła również nadrabia, nie no, ja nie mogę, ja w to po prostu nie wierzę, stary, ja nie wierzę mojego pecha. Jestem najbardziej pechowym królem, jaki istnieje. Albo królem, który podejmuje najgłupsze decyzje. 2500 zł, bot buła. Nie no, fantastycznie. Czemu nie może jakiś karambit polecić dla buja? Albo bajonet. Albo w ogóle, nie wiem,
AWP Dragon Lore. Co z tego, że nie ma AWP Dragon Lore w takiej skrzynce? Właśnie, Dragon Lore powinno być w takiej skrzynce. Skrzynka króla? Bez Dragon Lore? No, pff, nawet tego nie skomentuję. Dziękuję za oglądanie.